Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Tomek Bilecki z tej strony. No i zazwyczaj, jeżeli Tomek Bilecki, to dźwięk tak jest też tym razem. Jest również Reaper dzisiaj, a konkretnie coś, co myślę, że ucieszy tych, którzy chcieliby coś Tworzyć wykorzystując wszelkiego rodzaju syntezatory, bo dzisiaj będzie o tym, jak Reaper jest w stanie korzystać z MIDI, czyli było nie było z chyba najbardziej powszechnego, znaczy na pewno najbardziej powszechnego systemu komunikowania się ze wszelkiego rodzaju syntezatorami, zarówno tymi sprzętowymi, jak i wirtualnymi. O czym dzisiaj będzie konkretnie mowa? Ano będzie mowa o tym, jak korzystać z MIDI bez posiadania klawiatury sterującej, gdyby ktoś miał tylko klawiaturę kwerty. Zresztą sam będę musiał korzystać dzisiaj akurat z tego typu metody w czasie prezentacji. Niemniej pokażę również, jak ustawia się porty MIDI wejściowe wyjściowe w reaperze. I oczywiście kilka, nie wiem czy kilka, czy kilkanaście, w każdym razie no, takie rzeczy, które najczęściej z MIDI się robi, zmienia, jakie są zalety nagrywania MIDI, jak dobrze jest nagrać syntezator sprzętowy, który ma zarówno MIDI, jak i, znaczy ma zarówno MIDI, którym można sterować MIDI, jak i audio. No i kilka takich różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie z, najpierw y, spróbujemy sobie ustawić MIDI Startowa. w Reaperze. Reaper, Reaper V5.91x64 i Łatą licencję. To sprawie najnowsza wersja Reapera. Obecnie jest 5.95 zdaje się, ale jakby nieważne. Zanim y, nagramy MIDI, przynajmniej korzystając z zewnętrznej klawiatury sterującej, trzeba tę klawiaturę uaktywnić. W tym celu należy wejść do preferencji. Reaper preferences dialog. Drzewo. Poziom 1 device 1 z 9. MIDI device S2 z 9. Poziom 1. I to MIDI device jest w gałęzi audio, audio. Poziom 0 audio MIDI device is. Find przycisk. OK przycisk. Idziemy przycisk tabel, tabulatorem, MIDI tabulatorem tabel. ciągle tabulatorem. List 1 lista ma punkt uwagi z 10 wierszy i dwóch kolumn. I teraz tak, tutaj mamy na pierwszej liście urządzenia wejściowe MIDI, o ile oczywiście no, w systemie takie urządzenia posiadamy, zainstalowane MIDI. Czyli jeżeli mamy krewetę sterującą na USB, jeżeli mamy jakiś inny syntezator keyboard, który może pełnić takiej klawiatury, lub jeżeli mamy kupiony interfejs MIDI, to się w sklepach muzycznych za 100 zł można w to zaopatrzeć. Mniej więcej i to jest z reguły albo w formie kabla, który z jednej strony ma USB, z drugiej strony ma MIDI, albo takiej kosteczki, mini skrzyneczki metalowej, czasem plastikowej, która ma gniazdo USB i dwa, dwa gniazda MIDI, dwa lub trzy, albo więcej. Znaczy nie, z reguły dwa. W droższych cztery lub 6 lub 8 no z reguły 4 8. Oczywiście w podstawowej konfiguracji to będzie jedno MIDI in, czyli jedno wejście MIDI i jedno MIDI out, czyli wyjście MIDI. Gdy mamy do czynienia z bardziej niby zaawansowanymi interfejsami, to po prostu tych wejść i wyjść tam będzie więcej, czyli będzie można podłączyć więcej instrumentów klawiszowych. Fakt faktem, że Takich interfejsów MIDI nie wiem, czy się jeszcze robi, znaczy robi się, ale jest ich coraz mniej, po prostu dlatego, że i instrumentów jest MIDI coraz mniej. Dlatego, że z reguły teraz wyposaża się syntezatory w gniazdo USB, ewentualnie co droższe, również w gniazda MIDI, żeby mogły się również nie tylko z komputerem, ale też między sobą komunikować. Ale tym razem Reaper. Ja mam tu oczywiście kilka y, tych y, MIDI. Mam na przykład ja, Yamaha. Yamaha MOX6, MOX8, 1, Control, 1 z 10. Tu już mam uaktywnione, ale zaraz to uaktywnię na jakimś innym. Tu mam, jak widać, 10 tych rzeczy. Yamaha MOX6. Dlatego, że moja Yamaha nawet nie wiem z jakich dokładnie przyczyn ma. Yamaha MOX6, Yamaha MOX6, MOX lub MIDI port. Y, mam 5 portów od Jednej Yamachy. Dobrze, mam pierwszy uaktywniony, to uaktywnię sobie drugi, żeby pokazać jak to się robi. Yamaha MOX 6MOX82, 2, 2 z 10. O. Yamaha MOX 6 MOX83, dynamed, Yamaha MOX 6, MOX85, dynabel 5, 5. No, wszystkie Yamaha, Yamaha Dobrze, To ja sobie jeden w sobie w takim razie od. Pole edycji, aktywnie. Cancer. Yamaha MOX 6MOX81, Disabled 1 z 10. Dobrze, mam pierwszy port wyłączony w tej chwili, wyłączyłem go sobie, czyli tak jakby to było, gdybym miał ripera takiego zainstalowanego świeżo od nowości. I teraz co zrobić, żeby uaktywnić ten port MIDI? A no zwyczajny, klikamy menu kontekstowe. Kontekst menu. Configure input. Enable input E3 z 4. Enable input, enable input, czyli. Uaktywnić wejście. I w tym momencie mamy uaktywnione MIDI w taki najbardziej no, podstawowy sposób. E, przydałoby się w takim razie uaktywnić jeszcze output. Adiostick MIDI. Przycisk. Teoretycznie można tutaj dodać obsługę joysticka w taki sposób, żeby on wysyłał komunikaty MIDI. Przyznam, że nie bawiłem się tym rozwiązaniem, nie wiem jak to działa. List jeden lista. I teraz tutaj mamy kolejną listę, na której są z kolei wyjścia MIDI, czyli to, gdzie Reaper może to MIDI wysłać, oczywiście pomijając wtyczki VST. Microsoft GS UL Synth disable 1 z 10. No właśnie, tu jest z reguły Microsoft GS Wave Table, czyli ten Microsoftowy syntezator. Mogę go sobie oczywiście teoretycznie uaktywnić z jakiegoś powodu. Kontekst menu Ken output. Enable output E3 z 6. Znowu enable output. I w tym momencie Microsoft 1 z 10. Mówi enabled, czyli jest uaktywniony. I w ten sposób można korzystać z wszelkiego rodzaju klawiatur sterujących. I naciskam Enter. Nawet nie Enter. O, chociaż Enter Reaper. też może być. Dobrze, mam Ripera, Oczywiście ścieżek w nim na razie nie ma. I teraz, no co? Gdybym chciał po prostu nagrać jakąś ścieżkę MIDI, no to oczywiście tworzę ścieżkę Ctrl plus T. Nazywam ją jakoś. Wchodzę do menu kontekstowego i zamiast in, Mono Input, Stereo Input... Usze strzałką w górę. Input MIDI rozwijany. Input MIDI rozwijany. Yamaha MOX6, MOX8, 1 rozwijany. All Channel A1 z 17. I teraz tutaj mamy do wyboru, oprócz oczywiście no portu MIDI, którego chcemy użyć, mamy kanał, czyli czy wszystkie kanały MIDI chcemy użyć, czy tylko kanał pierwszy. Channel 1 channel 7, channel 3 c4. I no mamy tutaj wszystkie kanały do wyboru. Załóżmy, że chcę wszystkie kanały, czyli żeby ścieżka pierwsza nasłuchiwała ze wszystkich kanałów tej mojej Yamachy. I Gdybym wcisnął R, jak rekord, zacząłbym nagrywać to co przychodzi z Yamachy. Yamaha mam niestety dosyć daleko od siebie i no, nie byłbym w stanie jednocześnie do Państwa mówić i grać na tym syntezatorze. Dlatego posłużę się klawiaturą kwerty. To też się przyda ludziom, którzy tego... Nie ma, którzy klawiatur sylących nie mają, ale tutaj nie koniec oczywiście informacji również dla ludzi, którzy takie klawiatury... Posiadają, dlatego, że no, potem jeszcze będzie masę innych informacji Riper. przydatnych Panką. dla wszystkich. Co jest potrzebne, Fod. aby sterować Reapera klawiaturą kwerty? Teoretycznie Reaper posiada taką wirtualną klawiaturę, którą można sterować, natomiast ona jest straszliwie prymitywna, znam lepsze rozwiązania. Natomiast te lepsze rozwiązania, no, niestety potrzebują. Zainstalowania kolejnych aplikacji, kolejnych dwóch aplikacji. Na szczęście obie te aplikacje są darmowe, zupełnie, i obie te aplikacje są oczywiście Halo, dostępne dla niewidomych. O pierwszej z Szukaj. nich tutaj w podcaście była mowa to jest program QWS Quick Windows, Se Quick Windows Sequencer. Więc mogę sobie w Google wpisać QWS, czyli literki, US. proszę bardzo wynik filmy na głowek po QWS homepage andrelu link na głowek poziom 3 i proszę bardzo tu od razu mamy KVS homepage home page andrelu i KVS KVS na S tutaj mamy taką stronę i tu oczywiście można pobrać najnowszą wersję KVS download link Download program and documentation link. Program and documentation szukamy linku, to jest pierwszy link po pierwszym nagłówku na stronie. Main program, download QWS 156x i link. I tutaj mamy za, też po. naciśnięciu najpierw w, w skrótu odpowiadającego za przejście do nagłówka. Mamy od razu też pierwszy link QWS 156x, czyli w tej chwili najnowszą wersją już od dłuższego czasu jest wersja 1.50. 6. I no, mógłbym ją pobrać, mógłbym ją zainstalować, ale mam już ją zarówno pobraną, jak i zainstalowaną. Instalacja niczym się nie różni od instalacji dowolnego innego programu pod Windows. Nie ma, z tego co pamiętam, tam absolutnie żadnych jakichś dodatkowych rzeczy, w razie czego można skorzystać również z mojego 4. podcastu o tymże programie QWS. Ja na razie ten program... Nie uruchomię, tylko wejdę jeszcze na inną stronę, bo potrzebny będzie jeszcze jeden program, który nazywa się Loop MIDI. L-O-O-P-M-I-D-I. -I. Wpisuję w Google'ach oczywiście, bo adresu nie pamiętam. Lub MIDI Tobias Eriksen. odwiedzony link na główek poziom 3. Ale jest. Lub MIDI Tobias Eriksen. Enter przetłumaczyć STROS. Tu oczywiście. Brak następnego. Szukamy Skip, Skip to Ewap, Contact, Twitter, Private, Down, Virtual, Download lub MIDI Link lub MIDI Download. Popieram 78MB lub MIDI setup. I proszę bardzo, już się pobiera. Bez tytułu Google Chrome. Wchodzę Na, więc w pobrane pliki. MIDI MIDISetup 1.03 lub MIDI Setup 1.013241 ZIP. Widok elementów lista lub MIDI setup i X i niezaznaczony 1 z 1. Zaznacz. Włandowia lub MIDI Setup. Pobrał ryper, się plik, egze, plik zip, w środku był exe i tylko exe. Tu oczywiście mam przycisku. informację, że już mam ten program zainstalowany, ale z nie tego przycisku. co pamiętam, również Lub ten program nie wymaga jakichś wielkich konfiguracji. On chyba na początku się pyta, czy ma być uruchamiany wraz ze startem systemu, czy nie. No to już jak kto woli, jak kto lubi. Ja mam go uruchomionego ze startem systemu. Czy to jest dobre? Nie wiem, ale tak, mam. No i teraz ja go akurat chyba zamknąłem. Zdaje. Nie, ja go nie zamknąłem. On jest. Więc mogę uruchomić QWS-a. QWS, aplikacja komputerowa 1. Untitled: Quick Windows Sequencer. Przy pierwszym uruchomieniu przypominam, gdyby ktoś nie słuchał mojego podcastu, on się zapyta o port MIDI używany, coś tam jeszcze. Natomiast o czym warto pamiętać, jeśli chcemy użyć tego programu z wirtualnym portem MIDI? Warto pamiętać o tym, żeby wejść Hi, sobie. A nie, moment, przepraszam. Jednak muszę wejść do programu lub, lub, MIDI, MIDI, mm, lub MIDI przynajmniej pierwszy no, raz po to, żeby dodać mu nowy setup port. Odinstaluję ten port MIDI, żeby można było pokazać dokładnie instalację i pierwsze uruchomienie, bo tutaj też trzeba będzie. Koniec. Kilka rzeczy Pusta. Początek. pokazać. Lub, lub MIDI Setup 1.01324 lub MIDI Setup. Dobrze, I teraz będę miał... Autostart lub MIDI when Login in, pole wyboru oznaczone. Ja to go może nie oznaczę, żeby nie startował wraz ze... Chociaż nie, może zaznaczę. Dlatego, że w takim przypadku po prostu będę mógł korzystać bez uruchamiania tego programu. Choć ten program i tak mi się sam uruchomi. Ale dobrze, czy ja zaraz wszystko Create a for program on the desktop, pole wyboru oznaczone. Żeby stworzą mi kod na pulpicie, ja akurat nie, nie chcę i kodę na pulpicie. Klik se press w HQL. Warning during driver installation, pole wyboru oznaczone. Klik se press w HQL. Warning during driver pole wyboru oznaczone. Chyba, żeby próbował ominąć komunikat, że jest problem ze strobnikiem. Tu oczywiście jest licencja. Klik to the license term zędkend, close przyciska, auto start lub midi, when login, pole wyboru oznaczone naciskam create a short sepress wucha lice i agree to close i agree to the license terms and conditions pole wyboru nieoznaczone alt a muszę oczywiście zaznaczyć w pole wyboru że zgadzam się na warunki licencji a i agree i agre to i the license terms and conditions pole license terms and conditions to tak mówię w razie gdyby ktoś nie rozumiał tego co mówi Microsoft Paulina oznaczone oznaczam install przycisk alti Install. ściśnięty nieznane program mi się instaluje. Chwilkę to trwa, ponieważ no to jest było nie było sterownik, co prawda wirtualny tylko mm, wirtualnego urządzenia, ale jednak ale jednak sterownik. Koniec. Chwilę to Pusta. musi. Lub Lub, lub miga 10132. nazwa przycisk, Lub Lub launch przycisk, close przyciska, koniec, close przyciska, launch, przycisk, przycisk, launch przycisk alt L. I teraz mogę albo zamknąć close, przycisk, launch, przycisk. albo launch Czyli Lounge przez cecha uruchom. Ja oczywiście uruchamiam aplikację. Dialog z zakładkami. Setup, zakładka zaznaczony jeden z pięciu. Dlaczego? A no, dlatego. W ogóle nie wyjaśnię czym jestem lub MIDI. Chodzi o to, żeby właśnie można było użyć klawiatury wirtualnej dostępnej w programie QWS do sterowania reaperem. I teraz Wirtual ten MIDI lub MIDI no ten loop midi to jest taka jakby wirtualny to jest taki wirtualny interfejs midi właśnie w komputerze jakby zainstalowany który ma to do siebie, że wszystko co jakby pojawia się na wyjściu poszczególnej karty, no to jest również na jej wejściu, tak jakby wyjście z wejściem jest spięte troszeczkę jak stereo mix, jeśli chodzi o audio tylko tutaj jest to zrobione w domenie MIDI. Setup strona. I teraz mylą muszę... pole edycji zaznaczone lub MIDI port. Teraz muszę oczywiście dodać taki wirtualny port, bo on zdaje się, na początku nie jest dodawane. Przycisk, przycisk. Dialog zakładam. Może Setup jest przycisk, dodany przycisk. Mam dwa przyciski bez dykowania. Okej okay, przycisk. Tak, wychodzi na to, że rzeczywiście muszę uruchomić ponownie komputer, w związku z powyższym, za chwilę to zrobię i po tym ponownym uruchomieniu do Państwa wracam. Komputer został ponownie uruchomiony, pora, więc na program MIDI Loopback, w zasadzie Loop MIDI. No to kiedyś się chyba inaczej nazywało, stąd przepraszam za czasami jakąś przekrętną nazwę. W każdym razie program rzeczywiście uruchomił mi się Moje. razem z systemem setup zakładka setup name total data throughput przycisk przycisk wciśnięty i teraz po naciśnięciu tego drugiego przycisku dodał mi się pierwszy port midi setup name total przycisk przycisk dialog zakład set setup name total data sek niestety tego nie bardzo widać dialog setup name przycisk przycisk dialog set przycisk wciśnięty przyc dialog setup name n przyc przycisk przycisk albo pierwszy przycisk bo to się zmienia, bo to kiedyś był drugi przycisk, teraz jest chyba pierwszy przycisk. Który z tych przycisków trzeba nacisnąć? Przynajmniej tak jest teraz. Stan na 20 sierpnia 2018. To się może niestety troszkę zmieniać. Ta aplikacja nie jest jakaś najbardziej dostępna ze wszystkich. Niemniej chodzi o to, żeby tutaj, znaczy ten proces, który tutaj pokazuję, jest tylko na szczęście jednorazowy. I po wykonaniu tego procesu już go nie trzeba będzie powtarzać. I w tym momencie można zamknąć w ogóle to okno tego programu. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten program będzie się przez cały czas razem z systemem uruchamiał. Na szczęście, w konfiguracji tej, którą tutaj ustawiliśmy. Dobrze, uruchamiam qws a i w qws ie wchodzę do menu Options i do Ports. Dlaczego? A no dlatego, że teraz muszę odznaczyć mu ten port w wejściach, w kanałach wejściowych. Gdybym tego nie zrobił, stworzyłoby się coś w rodzaju pętli nieskończonej, czyli program by zaczął czy ten interfejs zacząłby e, powtarzać w nieskończoność co ułameczek sekundy dostanę wcześniej nuty i e, nie jest to zbyt e, fajne. Yamaha, 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 Yamaha. SG Device Studio Rakos 8 Game Controller VN instrument, Loop MIDI Port 1 11 z 20, Loop MIDI o Port 1 1. Loop MIDI Port 1. Friendly name, Pole Edit, this Port, Pole wyboru oznaczone, Alt, nieoznaczone. Nieoznaczone. To musi być nieoznaczone. E, oczywiście, wybieram na liście poruszając się strzałkami, port, i potem tabem przechodzę do tego pola wyboru, które odznaczam. Friend, w razie czego sprawdzam na wszelki wypadek, czy w sekcji midi out, devices, MIDI OUT Devices lub MIDI PORT 1 22 z 20. Tu z kolei ten port powinien być jak najbardziej aktywny. Just the POLE Wyboru oznaczone altu. Oznaczone. Bardzo OK, dobrze. Przycisk. Cancel przycisk, Okej, okay, przycisk. Okay. Dobrze. Teraz więc można uruchomić. Startowa Reaper. Reaper vp Tak, wcześniej dodawałem jako input MIDI Yamaha, no to teraz dodam lub. Lub MIDI. Znowu idę do zakładki Pole edycji drzewo. MIDI device MIDI pole. Strona MIDI. Yamaha Yamaha, ja mam Game Controller, WN Instruments, SG2, Studio Rack, lub MIDI Port 1, Disabled 10 z 10. O no właśnie, Disable. Muszę zro zrobić. Kontekst, Configuring enable input E3 z 4. Enable. Reaper Tyle. Reaper V. No tracks. Dobrze. Tworzę ścieżkę. Trackiew. Nazywam ją jakkolwiek. Jakkolwiek. Trackiew. Jeden jakkolwiek, zero items. Do, dobrze i. Kon Input MIDI rozwija input Input, input MIDI rozwija. Yamaha MOX6. Teraz nie wybieram Yamaha, tylko strzałką w dół. przechodzę Yamaha. do Yamaha Wien. lub MIDI port 1 rozwija NEL lub MIDI port. All channels. i all channel Dobrze. Reaper w tej chwili będzie nagrywał MIDI. Ale nagrywał MIDI. Niekoniecznie to MIDI odtwarzał. Chociażby dlatego, że nie bardzo wie, przez co to MIDI odtwarzać. Bo może będziemy chcieli to MIDI odtwarzać, znaczy odtwarzać. Tym MIDI sterować wirtualny syntezator, a może chcemy to MIDI dodać do, nie wiem, sprzętowego syntezatora? Dobrze, no to może wybiorę ten sprzętowy syntezator w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności. Naciskam klawisz I. Routing for track, jeden, jakkolwiek dialog. I klawisz i to o tym mówiłem jeszcze w jednym z podcastów, ale tutaj przydłonost taki klawisz, którym wchodzę do no nieco bardziej zaawansowanych troszeczkę opcji ścieżki różnych. Pan pole edit with, pole edit track channels, lista rozwija track value edit track with send lista rozwija na audio hardware out, midi hardware output lista rozwija na no output zwinięte. No właśnie, midi hardware output I tutaj wybieram Microsoft GS Wavetable Synth. Może nie. Yamaha MOX6, MOX8.1. Albo dobrze, wybiorę Microsoft ten. GS. Microsoft GS. Coś tam. Standardowy, domyślny syntezator Microsoftowy. Ten, który mają wszyscy. I teraz nadal jak będę grał, to nie będzie słychać dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że no nie kazaliśmy ścieżce po pierwsze ani być uzbrojoną F7. Armed. Ścieżkę z Armed. Armet uzbrojona i również nie kazaliśmy ścieżce y, dawać na monitor tego, co jest odgrywane, czyli F8. Normal. Normal. I dopiero gdy ją uzbroimy i damy monitor, to dopiero w tym momencie, gdy będziemy grać, będzie słychać to, co gramy. Dobrze. Co zrobić, żeby grać? Trzeba się przenieść do okna Untitled Quick Windows Sequencer. Tego. Właśnie. Nacisnąć F11. E, nie. Najpierw nacisnąć Control Insert. W przypadku NVDA i dwa razy. Microsoft GSY Tablet f 1 I dodała nam się ścieżka. Ścieżka, która nie ma nazwy i pokazało tylko, że ta ścieżka będzie nam automatycznie wychodziła na port. Microsoft. Nie chcę, żeby ona wychodziła na port Microsoft, ponieważ na ten port wychodzi Reaper. A ja bym chciał, żeby to, co ja gram, się nagrywało na Reaperze, a nie tylko grało przez ten syntezator. Więc wchodzę Enterem z kolei w QWS-ie we właściwości ścieżki. Track Properties dialog. Name pole edycji. O nazwa ścieżki to tam wszystko. Jedno w tym momencie. Channel, pole edycji alt Zaznaczone zero. Kanał ma się wysyłać na wszystkie. Ja Potem pokażę, że warto wybrać któryś numer, niekoniecznie 0, ale na razie niech będzie 0. Port. Lista rozwija na Microsoft GSR. Yes, I port. I ten port warto sobie tutaj zmienić na ten. Lub MIDI port 1. Lub MIDI port 1. Untitled. OK. I teraz w końcu możemy otworzyć klawiaturę wirtualną, klawiaturę ekranową klawiszem F11. Unscreen keyboard dialog. I w tym momencie Mamy klawisze A, S, D, F i ten rząd jako klawisze białe? Apos D, F Tak. Tu jest taki przeskok. C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, L. G. Tak. Jest śmiesznie. Nie wiem, czemu tak jest, ale jakoś tak jest. Mało tego. Jeżeli będę wciskał głośnie nieco klawisz, to będzie słychać, że jest duże opóźnienie między tym, że wcisnę klawisz, a tym, że gra syntezator. Dzieje się tak dlatego. Znaczy, dzieje się tak dlatego. Po prostu ten syntezator Microsoftowy sam z siebie ma ogromne opóźnienia. Dlatego nie jest w ogóle polecany do wszelkich zabaw z Mili, za wyjątkiem naprawdę jakiegoś dyżurnego, Samograjka, który ma naprawdę sprawdzić, czy to w ogóle, nie wiem, gra jakkolwiek. Oczywiście ta klawiatura jest również dostosowana do tego, o ile nasza fizyczna klawiatura to umie, żeby więcej niż jeden dźwięk na niej wydobyć. Czyli jak nacisnę na przykład na raz A, D, G, zagram akord cedur. Proszę bardzo, jest. Jeżeli dołożę do tego klawisz L, e, przepraszam, K, czyli C wyższy, będzie miał akord cedur. Są już całej oktawy zagrany. I oczywiście dopóki trzymam klawisz do buty ten dźwięk gra, e, co jeszcze? Oczywiście wyższy klaw... ten wyższy rząd QWER i tak dalej to są klawisze czarne, choć nie wszystkie, dlatego że nasz Q to jest bardzo wysoki dźwięk. To jest As. Potem R to jest A, nie wiem czemu. O i tyle. I klawisze najwyższe, jed, znaczy cyfry, po prostu, z wyjątkiem akcentu, bo akcent to jest F, to F, które było. To jest apostrof, potem akcent, to jest f i e, przepraszam, średnik, to jest e, akcent, f i apostrof, to jest g. Natomiast zasadniczo cyfry zmieniają nam oktawy. Tak. Nie. Natomiast Z, X, C, V B i tak dalej zmienia dynamikę od najciszej Z i przecinek to jest już dynamika maksymalna. Oprócz tego możemy te wartości zmieniać pod tabem Active, suwak 57 alt O. Octave, oktawa. Velocity, suwak 100 alt V. Velocity czyli dynamika mamy 100 100%, 100% czyli maksymalny przycisk keyboard Alt No i dobrze mamy keyboard Oprócz tego Shift tutaj działa jak pedał ten fortepianowy Puszczam shift, puszczam pedał. No dobrze. Yy, to mniej więcej tyle, ale takie opóźnienie to jest okropnie wielkie. Wchodzę więc do procendor. I tutaj w routingu Zmieniam, żeby to nie był Microsoft GS Wave Table. Tra 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 Yamaha mox 6 81 Tylko moja unsaved Yamaha. Unsaved. I teraz, gdy będę naciskał klawisz, I teraz mało tego, opóźnienie mi zdecydowanie zmalało. Praktycznie jest zerowe. I teraz oczywiście ten pedał mogę również wykorzystać, żeby zagrać coś w kilku oktawach. Na przykład mogę sobie zagrać niskie C, czyli naciskam jedynkę jeden. A. I teraz czwórka. A nie. No, brzmi to może dziwnie, ale no powiedzmy, że jakoś się da. Jest to co prawda trudne. I no prawie nikt nie jest w stanie jakoś sensownie na tym grać, jeszcze zmieniając dynamikę, i tak dalej, i tak dalej. A już gdy trzeba by było grać na raz dźwięki. Kilku oktaw, no to były zdecydowanie problem teoretycznie nie do złamania, ale okazuje się, że Reaper ma kilka narzędzi, które to bardzo ułatwiają. Project Reaper V5. Mamy tutaj oczywiście projekt, i tutaj oczywiście, jeżeli nagrywam MIDI, przydałoby się włączyć metronom. Ja tu, zaprawda, ustawiłem sobie bo może ktoś jeszcze z Państwa pamięta, że. Dało się ustawiać metronom. swoje dzięki w metronomie, to ja tutaj mam ustawione. swoje dzięki metronomu, to nie są domyślne riperowe, ale w nagrywaniu MIDI dobrze jest nagrywać zgodnie z tempem projektu. Ja na pewno nie w tej audycji, bo ta już widzę, że zapowiada się na dość długą ale w którejś z kolejnych audycji będę pokazywał, jak zrobić tak, żeby było różne tempo w różnych częściach utworu, bo to to się też da. Również da się robić na przykład, takie rzeczy, żeby to tempo się dynamicznie jakoś zmieniało czyli, żeby było nasze takie przyspieszenie od taktu X do Y ma się tempo przyspieszać od. Nie wiem, 120 do 170, załóżmy. A potem ma nagle się zmienić na 80 i tak sobie być. Ale to potem. Na razie chciałbym sobie coś nagrać. Wciskam R, przerazam do okna. No Bardzo to było. ambitne. Ale się nagrało. Sprawdźmy. Otworzę. Może średnio się to nagrało rytmicznie, zresztą też nie starałem się tego bardzo rytmicznie zrobić, bo w związku z tym, że to są nuty MIDI, można potem to sobie poprawiać bez żadnych zniekształceń. Załóżmy, że chciałbym, żeby ta gama była grana w oktawach. Unscreen, keyboard, Czyli no. Tu się jeszcze da na klawiaturze zagrać. Ewentualnie F, F. z akcentem e, G. A, A może jeszcze by było, ale H, no to już w ogóle. A ja bym chciał grać przez dwie oktawy. To już byłby absolutny problem. Jak to rozwiązać? No! Answer. Można by powiedzieć. Można stworzyć drugą ścieżkę, na której mogę to nagrać. Można, rzeczywiście. Natomiast jeżeli to ma być w gruncie rzeczy element jakby jednego nagrania, jednego instrumentu, no to gdybym miał tworzyć ścieżki do skomplikowanej jakiejś partii, to mogłoby być tak, że jakaś jedna partia do samej jednej partii, jednego instrumentu fortepianu, trzeba by było tworzyć, nie wiem, 8-10 ścieżek. To jest możliwe. Ale nie zawsze jest wygodne i nie zawsze potrzebne. Dlatego przy nagrywaniu MIDI mamy kilka takich trybów nagrywania. Znowu wchodzę na Reapera, ustawiam się na ścieżce, robię menu kontekstowe. i Monitor input, monitor input, monitor, 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 record, input, record, MIDI monitor, replace rozwijane. MIDI record MIDI overdub replace rozwijane. Tu są Tryby do wyboru, właśnie specjalnie dedykowane dla nagrywania MIDI. Jeżeli, wybiera, jeżeli wybiorę sobie, nie wiem, audio, to tu co wybiorę, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Rekord MIDI Ordu PR1 z 4. I teraz tak, mamy po pierwsze MIDI Overdub. Jeżeli tu nacisnę, to gdy nacisnę nagrywanie, to. Będę odtwarzał to, co mi się nagrywa, a oprócz tego będę mógł, jakby, dograć kolejną partię tej ścieżki. Czyli włączam nagrywanie, przechodzę do okna i. Tak, czyli to, co zagrałem wcześniej, no to dalej grało i po prostu teraz. Jakby dograłem sobie jakąś drugą część tego, tego instrumentu, bo to jest cały czas przecież fortepian. To jest ten tryb overdub, ale my tu jeszcze mamy kilka trybów innych. Insert marker. Create region Jeden jak track record replace r24. Mamy jeszcze jeden tryb replace. Replace działa w ten sposób jakby odwrotny do overdub, czyli to, co nagrywam, to mi zastępuje to, co grałem wcześniej. Czyli można powiedzieć taka metoda jak normalnie przy, przy nagrywaniu, natomiast nie tworzę kolejnych wersji, kolejnych tych take'ów, tylko po prostu i zwyczajnie zastępuje to, co było nagrane wcześniej czymś innym zupełnie. Jeden. E Record, MIDI Ordu record, 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 MIDI r Jeszcze jest tryb touch replace. I to jest bardzo ciekawy teoretycznie tryb. Bo jak ja wcisnę nagrywanie. Zacznie mi się odtwarzać, co się nagrywało wcześniej. Ale jeżeli ja zacznę grać, to tam, gdzie ja grałem, to wtedy mi się zmieni. A tam gdzie nie grałem, powróci mi do oryginalnego tego, co było wcześniej. Czyli na przykład teoretycznie jest to dobry pomysł do zmiany jednego dźwięku, ale nie zawsze to dobrze działa. Zresztą zaraz to pokażę. Screen. Chciałbym screen. zmienić E na S, żeby to była gamma molowa. Po pierwsze to S mi gra i, gra i przestać nie może. Swoją drogą, jeżeli ktoś będzie miał właśnie tego typu problem, że jakiś klawisz mu gra i przestać nie może, to w Ripper jest klawisz F3, tak zwany MIDI Panic, czyli wysyła komunikaty przestań grać na wszystkich nutach. I to się czasami też przydaje. Dobrze, naciskam play i sprawdzam, co mi z tego wyszło. Tak teoretycznie jest, ale to e przez chwilę jednak mi zagrało. Tak. No ale no powiedzmy, że jakoś to tam zadziałało i często właśnie miałem tego typu problem w czasie nagrywania w tym trybie touch replace, że od momentu, gdy no ten moment, gdy się wstrzeliwałem w nagranie, no to to rzeczywiście jakoś on jeszcze fragment tej nuty starej zostawiał. I został jeszcze ostatni tryb. Record output rozwijany, record, 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 4 Latch Replace, czyli od momentu kiedy nacisnę dowolny klawisz do końca program podmieni dźwięki tymi, które, którymi będę grał. No dobrze, ja tutaj sobie jakoś to nagrałem. Może to sobie przywrócę. Undo recorded media. Undo. Control Z. No dobrze, ale ja bym chciał, żeby to było zagrane równo. Co zrobić, żeby to było zagrane równo? Albo próbować, próbować, próbować. I jeszcze raz próbować, aż się uda. Ale nie zawsze to jest takie fajne i miłe i przyjemne. Ale można dzięki temu, że to jest MIDI, również użyć Wbudowanej opcji w ripera pod tytułem Kwantyzacja. I teraz to, o czym będę mówił, bo tu będę o kilku rzeczach mówił, to wszystko znajduje się w tak zwanym MIDI Editor, czyli w edytorze MIDI wbudowanym w ripera. Aby wejść do tego edytora, naciskam Ctrl, Shift, E. On tu MIDI nic nie telp, mówi. No, jakkolwiek... teraz mi akurat powiedział. Ale nie zawsze mówi. I teraz mm, mogę tutaj bawić się w edycję MIDI, poszczególnych nut MIDI, całości i tak dalej, tak dalej. Co ja tu mogę zrobić? Mogę właśnie całość skwantyzować. Jak się kwantyzuje? Naciskam Ctrl A, żeby zaznaczył wszystko, bo chcę wszystkie te nuty skwantyzować. Alt E jak Edit. Ando MIDI Editor. I tutaj Q Quantize. Jak quantize. Quantize rozwijane ku. Quanta. Quantize events dialog strength to. Settings. Lista rozwijana manual. Zwinięte. Tak, i tutaj mam kilka ustawień. Albo. Use grid. Use grid. I ja wybieram. Manual. Manual. Jeszcze nie bawię się w siatkę riperową dlatego na razie w ogóle nie tykam tego ustawienia. Bypass. Pole wyboru nieoznaczone Bypass, czyli żeby ominął w ogóle wszystko i zrobił tak jak to było w oryginale. Gdyby to było zaznaczone, nieważne, co byśmy tu ustawili, nic by nie zrobił. Quantize. Lista rozwijana, all notes zwinięte. Quantize. Co ma skwantyzować? I jest, mam, jest tutaj do wyboru. Wszystkie nuty. Selected notes. Albo wybrane nuty. All events. Albo wszystkie zdarzenia MIDI, również te, które nutami nie są, czyli zmiany kontrolerów MIDI, zmiany. Programów i tak dalej, i tak dalej. Selected events. Albo wybrane zdarzenia. All notes. Ja wybieram wszystkie nuty, bo tu nie chodzi o wybrane wcześniej, tam gdzie naciskałem Ctrl A, tylko tutaj w, tym, w tej kwantyzacji jest osobna taka rzecz do zaznaczenia, dla nas niedostępna. Więc tutaj wybieramy po prostu wszystkie zdarzenia i skwantyzują się te zaznaczone. Wcześniej, czyli, jeżeli byśmy, jeżeli, nie zrobi, jeżeli byśmy nie zaznaczyli wcześniej wszystkiego, Kontrol A, to tutaj, mimo tego, że zrobiliśmy, żeby wszystkie zdarzenia skwantyzował, nie skwantyzuje nic, bo e, nie zostało tam wybrane. Zaznacz wszystko. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale to niestety tak musi być. Czyli, jeżeli ktoś ma jakieś. E, Czemu się nie dziwi jakiś problem, bo sam z tym miałem na początku problem. To najlepiej jest zapamiętać, żeby skwantyzować. Zaznaczamy wszystko, lub oczywiście ten obszar, który do skwantyzowania. Wchodzimy w kwantyzację. Tutaj upewniamy się, że jest zaznaczone all notes. No i dalej. Lista rozwijana, pezyszędź zwinięte. Tak, i teraz co ma być skwantyzowane w tych nutach? Czy tylko pozycja, czyli jakby start nut? Position end, not end. Czy pozycja plus, jakby pozycja startu i pozycja końca nut, czyli nie tylko jakby ma być wyrównane to, kiedy uderzyłem w klawisz, ale kiedy puściłem klawisz, czy też ma być wyrównane? Position end, not length. I tu szczerze mówiąc, nie wiem. Dlatego, że tutaj jest też coś podobnego, to znaczy pozycja i długość nuty. Eee, nie wiem, dlaczego Not tak jest. Only. Albo tylko same oderwania klawisza mają być skwantyzowane. Length only. Albo tylko długości nut. Position. Dobrze, na razie wybiorę. No załóżmy, pozycję nut. Quantize w 100. Siła kwantyzacji, czyli. Jak ma to zrobić, no można powiedzieć precyzyjnie. Czyli jeżeli ja nie nierówno, albo on ma pod kreskę wyrównać, i jakby nic bliżej niż dalej. Czy na przykład ten stręt, czyli ta siła ma być, nie wiem, ileś tam, tylko że to nie wybieram tutaj na suwaku. Pole edycji, zaznaczone 100. Tylko tutaj obok pod tabem, mam pole edycji. Jak tu wpiszę 80, to ten suwak również się zmienia na 80, ale ja wybieram 100. Grid. Lista rozwija na zwinięte. Pole edycji. Zaznaczone 1,8. I teraz tu wybieram, do jakich wartości minimalnych ma to kwantyzować. W tej chwili jest do ósemek, czyli nie będzie mniejszych wartości niż ósemki. Ja tu tak naprawdę gram ćwierć nutami, czyli. 1,4. 1,4, czyli ćwierć nuty. Lista rozwija na straight zwinięte. I mogę jeszcze tutaj kwantyzować no Standardowy sposób Triplet. albo triole, Dotted. albo takie ćwierćnuty z kropką, swing. albo swingowe takie ćwierćnuty straight. No właśnie, ja wybieram prosto, bo, bo tak. Quantai Swing Strength, suwak 50. I tu jeszcze mam. To potem pokażę, co to jest. no to jest to, grupa. mów left, pole wyboru oznaczone. I to jest też ciekawe, to już jest taka za... kwantyzacja dla zaawansowanych. Czy te nuty, które musi przesunąć w lewo, czy ma je przesunąć w lewo? Right pole wyboru oznaczone. Tak samo, czy te nuty, które ma przesunąć w prawo, to też ma je przesunąć w prawo. Chodzi o to, że na przykład, gdyby ktoś chciał skwantyzować te nuty, ale tylko te, które są za wcześnie. Te, które są za późno, już nie. Na przykład, Shrink pole wyboru oznaczone. Te, które jakby z, zmniejszają długość nuty, Grow pole wyboru. I zwiększają. 0 50 grid. grupa FRAM. of Range, Suwak zero. No właśnie. I tutaj też z e, tylko te nuty, które są blisko, tak czy tak, jakby blisko powiedzmy, tych oryginalnych wartości. Czyli powiedzmy, jeżeli bym zagrał gdzieś w połowie nutę, to, no to mógłbym ustawić, żeby on tego w ogóle nie, nie ruszał. Ale jak chcesz, by wszystko. Pole edycji. Ruszał. Zaznaczone 0. Quantize high end of range, suwak 100. I tu mam drugi suwak, to znaczy, jakby. I jakby mogę tu z, wybrać, czy mają być na nasze kwantyzowane tylko te nuty, które są blisko, czy ty, tylko te, które właśnie są gdzieś daleko? Cały tu jest taki mądre, różne rzeczy na temat kwantyzacji. Ja tego na razie nie ruszam. Fix Overlap, pole wyboru oznakę Tego też nie ruszam. OK, przycisk. OK. Ta pierwsza nuta nie została zagrana równo, to wynika, nie wiem, z ripera, z Yamachy. Ale to jest tylko tutaj w odtwarzaniu. Gdybym nie wiem, wyeksportował to, to wszystko by było dobrze. Te nuty są wyeksportowane idealnie. I teraz co ja z tymi nutami jeszcze mogę zrobić? No bo kwantyzacja no to jest w większości tego typu software'ów, od Cakewalk'a poczynając, przez te wszystkie nawet QWS, który tutaj umawiałem, też ma tą kwantyzację. I tu nie ma jakby w tym niczego dziwnego. Natomiast Reaper ma bardzo wygodny sposób edycji poszczególnych nut. Strzałkami przemieszczam się po kolejnych nutach. Bit 2 dwa, dwa not notes bit 1-2-notes, dwa, dwa bit 2-2-notes, bit 3-2-notes, bit 4-2-notes. Tak, i na przykład, gdybym chciał zmienić to na molowy, bit 3 2 notes. Zaznaczam te nuty E. W tej chwili mam zaznaczone obie, nawet tutaj syntezator mówi, mogę ściszyć się, machę. Bit 2 2 notes. Bit 3 2 notes. Bit 3, czyli trzecia ćwierćnuta, dwie nuty są zaznaczone i teraz mogę albo obie zmienić, albo którąś z nich Strzałka w górę. E5, 7, E3, 64. Strzałka w dół. E5, 7, E5, 7. Jakby strzałka w dół do coraz wyższych nut, strzałka w górę do coraz niższych. Nie wiem czemu tak jest, ale strzałka w górę przemieszcza się do coraz niższych nut. Ja zaznaczam obie, czyli no strzałka najpierw lewo, się w prawo. 1, 2, 3, 2. Teraz mam zaznaczone już te dwie nuty. I teraz tutaj wykorzystuję klawiaturę numeryczną. Numlock włączone. Włączyć numlock. I teraz tak ósemka, dwójka zmienia wysokość. To jest E. Jeżeli chcę S, to po prostu naciskam dwójkę numeryczną. I w tej chwili. Oczywiście mogę to zmieniać. Tu mogę znowu dwójką. Bit 3, 4, notes i mogę każdą nutę tutaj zmieniać co jeszcze mogę? mogę skasować na przykład mogę to skasować normalnie DELETE Tak, oczywiście Ctrl Z. Przywracam. I mogę na przykład też te nuty. Załóżmy, że to H chciałbym przesunąć troszkę w prawo. Przesuwam w prawo, klawiszem 4 i 6. Przesuwam w lewo. No właśnie. Proszę bardzo. E, oczywiście no tutaj mam wybrane, że przesuwamy się co ósemkę, a gdybym chciał co szesnastkę, co ćwierć nutę. Bit 4, 2, 2 bit 2, 2 note, bit 3, 52 notes. E, I tu mam 3, bit 3, 50%, 2 notes. Nie bit 3, 52 notes, czyli nie e, 3, ćwierć nuta i 52 nuty, tylko Trzecia ćwierćnuta, nuta 50%, dwie nuty, tylko że znaku procent to on nie czyta, dlatego jest. E, dlatego wyszło tak, jak wyszło. I teraz tutaj mam e, klawiaturę zwykłą, tą od cyfr. I tymi cyframi zmieniam wartość, o jaką będę te nuty przesuwał. Jeżeli nacisnę 6 jak szesnastkę, on niestety tego nie mówi. I gdy. Przesunę znowu szóstką w prawo. Cofnę się page, down, page up, żeby troszkę wcześniej zagrało. Tak. I tutaj o szesnastkę mi się. Znowu szesnastka w lewo, szóstką. Znowu 16 szesna... czwórką w lewo, szóstką w prawo. Teraz się czwórką w lewo przesuwam o kolejną szesnastkę. Jeszcze raz w lewo. O, czwórką. Jest można będzie wszystko równo. Mogę jeszcze czwórką w lewo. Raz. I jeszcze raz. Dwa razy, żeby było równo. W prawo. Szóstką. Ustawiam 8 na ósemki. Robię szóstką raz w prawo. I się przesunie o ósemkę. Tak. I no właśnie, trzy to są nasze trzydzieści dwójki. W prawo, jeszcze raz. Jeszcze raz w prawo. 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 I jeszcze raz. I tu mam na przykład, gdy grają te oba dźwięki H, to one jeszcze wchodzą na ten C najwyższy. Ja bym nie chciał, żeby tak było. Skrócić bym to chciał. Czym to skracam? Jedynką skracam, trójką wydłużam. Więc skrócę to sobie kilka razy jedynką. Proszę bardzo, mam. Mało tego mogę również regulować dynamikę tych dźwięków. Gdybym chciał na przykład zacząć od cichego, to z kolei siódemką i dziewiątką. Siódemką zmniejszam dynamikę. On mi nawet za każdym razem mówi, znaczy gra z tą cichszą dynamiką. Tutaj tych dynamik jest bardzo dużo. Dziewiątką zgłaśniam, znaczy zwiększam dynamikę. I na przykład następne niech będzie troszkę głośniej. I zmniejszyłem dynamikę pierwszych trzech nut, tylko pierwszej bardziej. Tych pierwszych dwóch nut, tę pierwszą parę bardziej, drugą mniej. I w ten sposób mogę zmieniać dynamikę, czas trwania, wysokość i pozycję każdej z nut midi przy pomocy w zasadzie tylko i wyłącznie klawiatury numerycznej. Bardzo, w moim zdaniem, fajna rzecz. Bardzo taka intuicyjna, bo wystarczy tylko zapamiętać, że siódemka, dziewiątka zmienia dynamikę, czwórka i szóstka zmienia, jakby przesuwa. Całość prawo i w lewo, a jedynka i trójka zmienia długość, no i na koniec ósemka i dwójka zmienia wysokość. I to są takie najbardziej chyba przydatne rzeczy, jeżeli Uncaim. chodzi o e, właśnie MIDI. Oczywiście, gdybym teraz załadował Scanning, sobie dalektyk. jakiś syntezator na ścieżkę. Na przykład synth 1 Listie, jest taki Vs, bardzo Vs, fajny Vs, syntezator. Vs, T, synth 1, daj jeden z dwóch. Proszę bardzo, zlądowałem. I jak widać, grami i Yamaha, czyli to ten fortepian z Yamahy, i syntezator. Dlaczego? Dlatego że nie kazałem mu przestać grać na Yamasze. żeby przestał grać na Yamasze. Z powrotem jeden. ustawiam się na ścieżkę, wciskam I. Szukam Track MIDI Hardware Output, lista rozwijana MIDI Hardware Output, No Output. No Output. Unsafe, I proszę, bardzo teraz będzie grał. Tylko i wyłącznie synth 1. O, tu w ogóle się okazało, że te nuty są straszliwie krótkie. Jeden Mógłbym jeszcze raz wejść Jeden. do edytora MIDI troszeczkę wydłużyć trójką. O, proszę Ansel. bardzo, mam. I mam w zasadzie w miarę równo wszystko zagrane, dopieszczone jak się tylko da. Wyłączę synt1 zmienię input na nawet nie hardware Audio, Microsoft GS, LWSynth, Angela. Microsoft, może wyłączę Metronom, bo to opóźnienie razem z Metronomem nie jest zbyt fajne. Tak, i teraz mimo tego. W, jeżeli wejdę sobie jeszcze raz do tego edytora MIDI, zaznaczę wszystko, wejdę w edycję. MIDI editor Quant. I mam tutaj tą kwantyzację. Quantize. Quantize rozwijane ku. To pod quantize tą kwantyzacją mam kwantyzację rozwijane. Quantize using last settings Alt Shift kuku, z 4. I teraz co to mam w środku? Kwantyzację używając ostatnio zapisanych ustawień. I po prostu on już nas się nie będzie pytał co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu skwantyzuje używając tego, co ustawiliśmy wcześniej. Quantize position to grid control shift QQ2 z czterech. Druga rzecz to jest skwantyzuj pozycję do siatki projektu. Si o siatką się jeszcze nie bawiłem. Unquantize U3 z czterech. I bardzo ciekawa rzecz. Unquantize, czyli jakby przywróć stan oryginalny. Freeze wantization w 4 z 4. U3 z czterech. Jeszcze jest freeze quantization, tym też się nie bawię, na razie odkwantyzuje to. prawda to, 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 to nie zawsze może działać. No tu I'm chyba same. właśnie nie Metrenou. działało. Chyba dlatego, że tu już za dużo, za dużo w tym zrobiłem, ale jeszcze raz spróbuję. MIDI take ze... Może się to uda, może quanta, nie quanta, quanta, one, 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 three, MIDI. No nie, tu już chyba za dużo zostało zrobione. Gdybym nie edytował tych zdarzeń MIDI, to mógłbym rzeczywiście odkwantyzować to i wtedy by było to, co jakby przed tym procesem kwantyzacji. Natomiast jako że ja już te nuty poddałem jakiejś tam edycji, no to zrobił się problem. Większość tych keyboardów, powiedzmy, ma przecież różne brzmienia. I ja bym chciał takie brzmienie wybrać jakoś tam. I na to mam dwie metody. Pierwsza taka bardziej elegancka, polega na dodaniu efektu, do, dodaniu efektu na ADF ścieżkę. 100, jeden, jakkolwiek dialog. List jeden, drzewo. Poziom 1 kocos 10. List. I tutaj jest taki efekt domyślnie już w Reaperze instalowany. Lista roz... List VST Reacast, ko... VST Reacomp, KOKO, VST Reacontrol MIDI, kocko. recontrol MIDI. FX, track 1 jakkolwiek dialog. Bo trzeba pamiętać, że efekty mogą się tyczyć tutaj nie tylko audio, ale również MIDI tu mam teraz dodany recontrol midi pole edycji przycisk i teraz nie wychodząc z tego panelu efektów przycisk param midi przy, u, przy, pole wyboru strona all notes of przycisk show log przycisk bank program select grupa enable pole wyboru nieoznaczone tu mam pole wyboru które muszę zaznaczyć num lock wyłączone num lock, num lock wy, brak enable lewy Bank, enable pole wyboru oznaczone enable to musi być oznaczone bank lista rozwija na zwinięte. no tu na razie nie będzie nic. Pole edycji. Pusta. Tu jest na razie wybrane nic. Wpisane. Mogę tu wpisać wartość. Bank tą wartość, tak zwaną MSB. Pole edycji. I tutaj Pusta. jest bank, tak zwany LSB. I program. Lista rozmian zwinięte. Pole edycji. Pusta. Jeżeli wpiszę tu na program, nie wiem, trzeci. Trzy. Albo czwarty. Czwarty. Albo siedemnasty. Tak, w związku z tym, jak widać, można również zmieniać tutaj z poziomu ripera również tego typu wartości. To są takie podstawy MIDI, bo oczywiście można się bawić w zapisywanie zdarzeń MIDI, kontrolerów MIDI. Wkasowanie potem w tych zdarzeń i kontrolerów mieli. Na razie tym się jeszcze przyznać, szczerze muszę nie bawiłem, więc nie powiem tutaj zbyt wiele na ten temat. Ja no, niby znam ripera dość dobrze, ale to nie znaczy, że jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o ten program. W każdym razie spróbuję jakoś w temacie się zorientować i. W którymś z podcastów również jakoś o tym wspomnieć. Reaper ma jeszcze taką funkcję dość ciekawą, która nazywa się Step Recording. Step Recording polega na tym, że włączam tak jakby unsaved. nagrywanie, ale takie nagrywanie, w którym nie nagrywam po kolei nutek. Tylko nagrywam, jakby znaczy może inaczej. Step recording to nie jest taki, takie zwykłe nagrywanie, w którym nagrywam coś Nagrywamy się i melodia, i rytm. Tylko poniekąd nagrywamy się tylko melodia, a rytm jest ustawiany wcześniej. Czyli na przykład po, jakby każdy dźwięk ma trwać no na przykład ćwierćnutę, albo ósemkę, albo szesnastkę, albo tam coś jeszcze. Ten step recording jakoś. Nie bardzo mi chce działać. Cóż, może spróbuję jakoś zagłębić się w temat przy późniejszych odcinkach. Na razie, cóż, kiedyś mi się to udało jakoś uruchomić, ale to kiedyś. Teraz jakoś nie. No i cóż, w związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego jak. Podziękować tym, którym udało się doczekać do końca audycji za wysłuchanie całości. Zaprosić Państwa na kolejne audycje w Tyfloradiu: nie tylko moje, ale w ogóle wszelkie inne. No i pożegnać się z Państwem, grzecznie ukłonić i powiedzieć, że ja się nazywam Tomasz Bilecki i czekam oczywiście jak zwykle na komentarze. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.